Machina ruszyła, kolejny Big Brother już na antenie TVN7. To kolejna przygoda, ale chyba największa będzie dla Karoliny. Cześć Karolina. Witaj. Dlaczego największa dla Karoliny? Bo Karolina jest uczestniczką właśnie drugiej powracającej na ekrany edycji Big Brothera. Karolina, chcemy Cię lepiej poznać, bo Ty już jesteś w domu Wielkiego Brata, ale jeszcze mało o Tobie wiemy. Na początek więc poproszę Cię o kilka słów o sobie, bo nikt nie przedstawi Cię lepiej niż Ty sama. Dokładnie. Mam na imię Karolina, mieszkam w Czechowicach-Dziedzicach, jestem mamą dwójki wspaniałych dzieciaczków, żoną, kobietą i zwariowaną osobą. Okej, okay. Ale jeżeli jesteś mamą dwójki zwariowanych dzieciaczków, to znaczy kochanych dzieciaczków, przepraszam, to będziesz miała za kim tęsknić. Będę miała za kim tęsknić. Moje córeczki bardzo mnie wspierają. Myślę, że będzie okej. Okay. Zobaczymy, czas pokaże. Córki są w jakimś takim bardzo, bardzo kilkuletnim wieku, czy mniej więcej wiedzą, co się stanie z mamą już za chwilę? Wiedzą doskonale, co się stanie z mamą. Jedna ma 9 lat i bardzo, bardzo mi kibicuje. 6-letnia Weronisia będzie tęsknić, ale ma wspaniałego tatę, poradzą sobie świetnie. Rozmawiamy dosłownie chyba minutę przed kamerą, a wydaje mi się, zresztą w sumie jestem pewien, że jesteś absolutnie, absolutnie szaloną osobą. Czy twoi znajomi powiedzieliby o tobie to samo? Myślę, że tak. Powiedzieliby, że jestem szalona, zwariowana i nigdy nie wiadomo, co się ze mną wydarzy. A na jakie szaleństwa cię stać, gdybyś miała tak sięgnąć pamięcią do tego, co już zrobiłaś w swoim życiu? Na jaki rodzaj spontaniczności sobie pozwalasz? Lubię tańczyć na stole. Okej. Okay. A do tego potrzebny jest alkohol, czy w ogóle to nie o to chodzi? Alkohol nie jest mi w ogóle potrzebny do tego, żeby tańczyć na stole, natomiast potrzebuję wspaniałych ludzi. Okej. Okay. 14, 15 będzie okej? Okay? Tych kolegów? Czy nawet we dwie osoby potrafisz się świetnie zabawić i tańczyć właśnie? Nawet sama. A. Nie, no to najlepiej to jest właśnie taka zasada, żeby czuć się dobrze w swoim towarzystwie, żeby się nie nudzić samą ze sobą. Teraz chciałbym Cię jeszcze zapytać, jak to się w ogóle wydarzyło, że Ty trafiłaś na casting Big Brothera? Powiem Ci tak, odkąd skończyłam 14 lat i oglądałam pierwszą edycję, wiedziałam, że chcę być w domu Wielkiego Brata. Zgłosiłam się, jestem. Castingi były trudne? Castingi były specyficzne i bardzo ciekawe. A byłaś przekonana od początku, że Ty trafisz do tego domu Wielkiego Brata, czy jednak miałaś w sobie jakąś taką powściągliwość i skromność i pokorę, że okej, znam swoją wartość, ale być może nie wszystko mi się uda? Ta powściągliwość była, natomiast znam swoją wartość i gdzieś pod skórą czułam, że mogę się tam znaleźć. Dom Wielkiego Brata to jest takie specyficzne miejsce, gdzie czasami dla dobra na przykład ogółu, dla dobra grupy musimy przekroczyć pewne swoje granice, trzeba wykonywać różne zadania. Czy są takie rzeczy, których na pewno nie zrobiłabyś Dom Wielkiego Brata? Myślę, że jestem w stanie zrobić praktycznie wszystko. A na przykład opowiadanie o jakichś rzeczach, które być może są dla Ciebie bolesne? Bo jest na przykład taki moment w moich wybratach, kiedy musimy powiedzieć o sobie jak najwięcej. Tak. Bolesne chwile były w moim życiu. Nie wstydzę się ich, ukształtowały mnie i nie boję się o nich mówić otwarcie. A na przykład nagość, bo wiesz, to jest tak, że w programie, program będzie tak zmontowany, że o 20 nie zobaczymy wszystkich fragmentów, ale jednak polska edycja charakteryzuje się tym, że jest live streaming 24 godziny na dobę. Jesteś na to gotowa? Jestem gotowa, powiem Ci więcej. Jestem tak naprawdę naturystką i kocham swoją nagość. Ale jesteś też perfekcjonistką, bo przed nagraniami, jeżeli możemy zdradzić, tutaj były przygotowania, czy nic nie widać, czy brzuch jest płaski. Tak jest na co dzień? Tak jest na co dzień, ale lubię siebie i lubię swoje ciało. A rano będzie tak jak Madzia, która wygrała Big Brothera, że będziesz spędzała długie czasy, dużo czasu przed lustrem, czy w ogóle to nie jest ten klimat? Lubię spędzać czas przed lustrem, ale jak będzie 3 minuty na zrobienie make-upu, dam radę. Okay. Pytam jeszcze każdego bohatera, z którym dzisiaj rozmawiam, o to, jaką rolę będzie miał w Big Brotherze, bo być może możesz już sobie pomyśleć, w czym będziesz mogła pomóc grupie, w czym jesteś dobra. Myślę, że potrafię ludzi słuchać, potrafię im pomóc, potrafię ich zrozumieć. Być może będą chcieli opowiedzieć mi coś o sobie, a ja będę mogła być ich po prostu taką pomocną duszą. A takie codzienne sprawy jak na przykład gotowanie? Powiem Ci tak, gotowanie to ja mam tyle w domu, że chętnie bym odpoczęła. A jak się nie uda odpocząć, jesteś gotowa gotować każdego dnia? Mogę im zrobić smoothie z jarmużu. No, fajna propozycja. Jakby tylko jak mieliby jeść to na każdy posiłek, to tak słabo chyba trochę. To będziemy zdrowi i szczupli. Powiedziałaś jeszcze, że zostawiasz poza domem Wielkiego Brata rodzinę, za którą będziesz pewnie tęsknić, ale zostawiasz też zapewne pracę. Zostawiam pracę moją w dyskotece. Bardzo lubię wszystkich ludzi tam. Pozdrawiam ich serdecznie, niech trzymają kciuki za mnie. A co robisz w dyskotece? Jestem selekcjonerką. O, to jest takie chyba wymagające zajęcie. Tak sobie o nim myślę, bo myślę sobie o takich różnych sytuacjach, gdy na przykład ktoś może mieć do Ciebie pretensje, że nie został wpuszczony, a może spełnił według niego wszystkie wymogi. Jesteś ostrą selekcjonerką? Czy jestem ostrą selekcjonerką? Często się uginam, muszę przyznać. Aha. A kobiety mają trudniej w tym zawodzie? Bo może nie budzą aż takiego respektu?
Tak mi się wydaje, że ja budzę dosyć duży respekt u siebie w pracy. Przez strach też? U młodych ludzi tak. Jesteś na pewno gotowa na to, żeby spędzić do Wielkiego Brata 90 dni? Jak się spakujesz i w ile walizek? Boże, jak się spakuję, to nie mam zielonego pojęcia, ponieważ mam tyle rzeczy do wzięcia, że nie wiem, jak to zrobię. Ale już jest jakiś pierwszy plan, bo wiesz, to jest już za 11 dni. Pierwszy plan już jest, ale do mojej listy cały czas dochodzą nowe rzeczy. Mój mąż nie ma pojęcia, jak się spakuje. Pytał mnie, czy mają dla mnie jakąś garderobę osobną. Mhm. Chyba nie. A będziesz walczyła w domu Wielkiego Brata o jakieś takie specjalne miejsce na twoje ubrania? Wiesz, tam będzie jeszcze pewnie kilka innych dziewczyn. Moje ubrania czują się wszędzie fantastycznie, także mogą być wszędzie. Mhm. Dzisiaj nawet, no bo dzisiaj spędzasz tutaj jeden dzień na takich specyficznych nagraniach przed programem, a już wzięłaś kilka stylizacji. No chyba 15 mam dzisiaj. A wszystkie, myślisz, że wszystkie się przydadzą? Dlaczego wzięłaś 15? Bo ja je wszystkie bardzo kocham. Wiem też, bo zresztą też powiedziałaś, że jakby pochodzisz z gór. Czy to, że właśnie stąd pochodzisz, jakoś kształtuje twój charakter? Powiem ci tak, jestem taką śląską góralką. Aha. Bo jestem trochę śląską dziołchą, a trochę góralką. Urodziłam się w Żywcu i jestem charakterna jak góralki, ale jestem też bardzo pracowita i bardzo zorganizowana jak śląskie baby. A jesteś taka rezolutna, że dużo rzeczy może cię zdenerwować w jednej sekundzie, wybuchniesz jak granat? Bywa. Bywa tak, że wybucham. A co cię denerwuje? Najbardziej denerwują mnie głupi ludzie. Czyli jakby, gdybyś miała jakoś tak sięgnąć, nie sięgnąć pamięcią, tylko tak z wodzami wyobraźni sobie pomyśleć, jakie sytuacje, jakie zachowania mogą cię denerwować do domu Wielkiego Brata po prostu u innych ludzi. Czym się ta głupota może wyrażać? Głupota może się wyrażać przede wszystkim brakiem własnego zdania, ślepym podążaniem za innymi oraz tym, że ktoś po prostu nigdy nie wie, czego chce. A jak ktoś ma zupełnie diametralnie inne poglądy od ciebie, to jest to głupota, czy jest to takie pole, żeby z nim rozmawiać i tak też potrafisz? Jest to zdecydowanie pole, żeby z kimś rozmawiać. Szanuję poglądy innych ludzi. Generalnie nic mi do tego. To na koniec zapytam, czy chcesz wygrać Wielkiego Brata, kolejną edycję? Oczywiście, że chcę wygrać Wielkiego Brata. Czyli tego nie ukrywasz. A wiesz, na co przeznaczyłabyś wygraną? Przeznaczyłabym na pewno wygraną po części na cele jakieś charytatywne, a część chciałabym zrealizować swoje plany mieszkaniowe.